Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy. To jest program Galaktyka Pomerania. Sandra Myszkowska. I Tomasz Ostach. Tak, to my. A dzisiaj porozmawiamy o telewizji Pomerania, żeby było ciekawie. Jest z nami twórca programu Tylko Ważne Sprawy, Michał Kaczmarek. Dzień dobry. Witaj Tomku, witaj Sandro, witam Państwa. Porozmawiamy o bieżącym odcinku, którego premiera odbyła się wczoraj. Wczoraj. No i co w tym bieżącym odcinku? Co ciekawego czeka na telewidzów, którzy będą mogli wracać do tego odcinka przez najbliższy tydzień? No właśnie, bo powtarzany będzie w następną środę, tak, 34 już odcinek, ja też zawsze liczę te odcinki po kolei, 34 odcinek miał premierę wczoraj. To jest takie, wiesz, jak każdy robi swój program, liczy wtedy te odcinki. Ja nawet pamiętam tematy poszczególne, ale to nie będziemy o tym, będziemy o tym, co wczoraj miało premierę i co będzie powtórzone już w najbliższą środę. A więc nowym odcinkiem programu Tylko Ważne Sprawy włączamy się trochę w dyskusję publiczną, bardzo gorącą, w dwóch tematach właściwie. Pierwszy to jest Muzeum Centrum Dialogu Przełomy. Temat bardzo ważny, bo temat bardzo głośny w szczecińskich mediach ostatnio i bardzo kontrowersyjny ze względu na pewną, myślę, mogę powiedzieć, polityczną przepychankę wokół tego tematu, wywołaną przez jedną stronę, a i kontynuowaną przez strony inne. Temat bardzo ciekawy, bardzo trudny. Tutaj bardzo się cieszę, że mogłem liczyć na pomoc ze strony naszych dziennikarzy, którzy również brali aktywnie udział w tworzeniu tego tematu. To był pierwszy, a drugi to też temat kontrowersyjny, ale my go trochę podeszliśmy do niego trochę z innej strony. Otóż rozwój dzielnicy Warszawo. Dzielnica Warszawo również medialna ostatnimi czasy za sprawą przekazania terenów pod budowę kościoła właśnie na tej dzielnicy. Również u nas w programie dużo mówiło się o kościele. Czy jakieś nowe fakty, coś, bo rozmawialiśmy już tutaj w naszym studiu o tej sprawie, kiedy ona teoretycznie była już zakończona, odbyło się głosowanie Rady Miasta, jednak okazało się, że sprawa wciąż jest gorąca. Tak jak powiedziałem, że my nie do końca chcieliśmy się skupiać na tym temacie takim, gdzie wszyscy mówili kościół, dlaczego przekazany, dlaczego nie park. My zrobiliśmy to trochę inaczej, gdyż my zapytaliśmy zarówno mieszkańców, jak i radnych o to, co poza kościołem powinno być jak przyczynić się do rozwoju tego miejsca. No i właśnie tutaj zebraliśmy dość ciekawe opinie, bo oczywiście temat kościoła to jest temat medialny, bo zawsze, kiedy się przekazuje teren kościołowi za bezcen, no to zawsze, że tak powiem, się podnoszą pewne środowiska, które protestują, później podnoszą się środowiska, które bronią i mamy taką, prawda, tradycyjną, tendencyjną trochę rozgrywkę. No my tak nie podchodziliśmy do tego tematu, kościoła jest w tym reportażu niewiele, więcej jest pomysłów i propozycji, co jest potrzebne. W takim razie, na co mogą liczyć mieszkańcy Warszawa poza kościołem, który już tak jest słynny w całym Szczecinie? Co z kościołem, to się jeszcze zobaczy, bo mimo że Rada Miasta podjęła decyzję, no to wiadomo, trochę czasu potrzeba, żeby ten kościół powstał. Ale my pytaliśmy mieszkańców i pytaliśmy radnych i tutaj właściwie te odpowiedzi były zbieżne. Potrzeba instytucji pożytku publicznego, właśnie potrzeba nam przedszkola, potrzeba nam żłobka, potrzeba nam instytucji kulturalnych. Rzeczywiście przedszkola na Warszawie nie ma, ale tutaj znowu mamy kolejne wątki, że jak pytaliśmy radnych poszczególnych opcji politycznych, to niektórzy mówili, ale dlaczego my się tym Warszawem zajmujemy? Przecież jest jeszcze kilka innych dzielnic, które potrzebują większej pomocy niż Warszawo, że Warszawo sobie świetnie daje radę i żebyśmy zostawili Warszawo tak jak jest, tylko żebyśmy skończyli tam inwestycje, a pomogli na przykład Stołczynowi, Skolwinowi i też terenom, które też przedszkola nie mają, a też mają problemy. No właśnie, bo teraz skupiliśmy się nawet w naszym programie na Warszawie i dużo było rozmów dotyczących a tutaj działki wspomnianej, ogólnie Warszawa. Czy będzie cykl odcinków poświęcony innym dzielnicom Szczecina, czy tylko to Warszawo na razie będzie na świeczniku? Znaczy, ten cykl miał być oddzielnie poza programem Tylko Ważne Sprawy, już się nosiliśmy z tym zamiarem od kilku miesięcy, ale będzie on w ramach programu, no i że tak powiem, Warszawo zostało pierwsze wywołane do odpowiedzi, no bo ten temat jest aktualny i gdybyśmy do niego wrócili za kwartał, to on już by tej siły rażenia nie był po prostu tak interesujący, dlatego Warszawo zostało jako pierwsze wywołane do odpowiedzi, ale rzeczywiście ja się zgadzam z niektórymi radnymi, że jest kilka dzielnic, o których też można przygotować ciekawe materiały i też warto wskazać radnym, warto wskazać magistratowi, że rzeczywiście są miejsca, które też wymagają pewnej interwencji, wskazania, że tutaj można byłoby tą aktywność skierować bardziej. Mowa na przykład o wspomnianym Stołczynie, Skolwinie, Golęcinie, a także Pomorzanach czy Niebuszewie na przykład. To są takie miejsca, na których na pewno będziemy się skupiać w ciągu najbliższych kilku miesięcy. A powiedz, jak to jest z tymi tematami, które realizujesz w programie? To jest tak, że ty sam
się na nie natykasz, czy raczej ktoś może też podsunąć pomysł i czy ludzie mogą pisać i podsuwać pomysły, mówić o swoich problemach jakoś mailowo? Ja o tym zawsze mówię właśnie, jak tutaj przychodzę do was czy do Mardy, że fajnie było na początku, ale teraz jest lepiej, dlatego że na początku tematy musieliśmy sobie wymyślać sami, musiałem wymyślać sam, a teraz tematy do nas przychodzą od widzów. Ten odcinek oprócz Warszawa i przełomów jest jeszcze, ma jeszcze trzeci reportaż o historii kobiety, która walczy ze spółdzielnią mieszkaniową o odszkodowanie. To jest kobieta, która zgłosiła się do nas sama i to jest ogromna wartość dla każdego programu społecznego, kiedy to widzowie wskazują swoje problemy i proszą o pomoc. Pomoc nie zawsze można udzielić, no bo to nic nie jest takie łatwe, prawda, że idziemy z kamerą do instytucji czy do urzędu i już wszystko jest rozwiązane. Nie, no tak nie jest. Ale to jest ogromna wartość dodana dla każdego programu, kiedy to widzowie się zgłaszają i oczywiście ja zawsze bardzo zachęcam i bardzo proszę o przesyłanie swoich propozycji i tematów i interwencji, a my jako dziennikarze Telewizji Pomerania na pewno będziemy starali się jakoś pomóc. Właśnie wspomniałeś o tym, że program społeczny, tudzież interwencyjny, ma właśnie taką wartość dodaną, że ludzie mogą wpływać na niego, ale on też może wpływać na ludzi. Jednak ma też tą złą stronę, a może raczej po prostu ciężką dla dziennikarza, a więc najpierw trzeba spotkać się z tym problemem bezpośrednio, zmierzyć się z nim, a później próbować pomóc takiemu człowiekowi, bo z takich po prostu zwyczajnych ludzkich odruchów. Jak radzisz sobie z tym? Bo jednak związek taki uczuć, można powiedzieć, takiego współodczuwania bardziej, bywa niebezpieczny dla samej realizacji programu. Znaczy, no, z jednej strony bym się z tobą zgodził, z drugiej strony no, to wymaga, prawda, że zajmowanie się poszczególnymi tematami wymaga jakiegoś tam poczucia delikatnego, chociaż identyfikacji z danym tematem. To znaczy, że jeśli goni nas czas, a w telewizji zazwyczaj nas goni czas, bo mamy, prawda, jeszcze jeden temat, drugi temat, trzeci temat. O czym doskonale wiemy czasami, w naszym programie na żywo. Dokładnie. To czasami niestety to współodczuwanie jest utrudnione przez kalendarz, zegarek, tempo i to, że program musi iść na czas. No jednak w tym programie zarówno ja, jak i osoby, które mi pomagają, staramy się jednak do pewnych rzeczy podchodzić nie tyle mechanicznie, co właśnie uczuciowo, starając się jednocześnie przy tym pomóc. Ale no to jest tak, że ja wchodzę do mieszkania i wychodzę, piszę ten temat i to tyle, a ci ludzie tam zostają, a więc musimy być delikatni i wydaje mi się, że póki co nam się to udaje. A ile i czasu? Nikomu nie zrobiliśmy krzywdy jeszcze, tak mi się wydaje. Ile czasu zajmuje stworzenie jednego odcinka, tak od deski do deski? No niektóre tematy się robi w jeden dzień, niektóre tematy robi się w 3 miesiące. To jest tak, że nie ma reguły. Wiadomo, że w ostatnim odcinku był temat na przykład o tym, żebyśmy uważali w sezonie grzybowym. I tutaj to jest temat prosty, bo jedziemy w kilka miejsc, szykujemy poradnik dla widzów, a więc tutaj nie ma tego tematu bardzo spersonalizowanego. Gorzej właśnie, kiedy opowiadamy ludzką historię, kiedy człowiek do nas przychodzi, zwierza nam się ze swoich problemów i liczy na to, że telewizja mu pomoże. Tutaj te tematy są zazwyczaj bardziej skomplikowane, bo każda historia ma dwie strony. Zawsze jest ktoś poszkodowany i zawsze jest ktoś, kto jest tą drugą stroną, tą stroną złą. A czasami okazuje się, że ta strona rzekomo zła też jest ofiarą, albo że jest pomówiona. A więc tematy od ludzi są bardziej skomplikowane na pewno i wymagają większego nakładu pracy. Czyli co, życzymy ci wielu pomysłów, wielu tematów, zapału. Ja wam również. No, przed nami dziś jeszcze tylko 2 godziny, niecałe, więc myślę, że w dzisiejszym odcinku tego zapału nam nie braknie. Michał Kaczmarek, twórca programu Tylko Ważne Sprawy. Może dziękujemy. Jeszcze przypomnijmy, gdzie można zgłaszać te tematy. tws@pomerania.tv. Na ten adres prosimy. Zapraszamy. Teraz dopełniliśmy już wszelkich formalności. Zachęcamy do oglądania, do nadsyłania tematów, jeżeli uważacie, że powinien Michał zająć się waszym tematem. Być może wam to pomoże. Na pewno nie zaszkodzi, o czym już wspominał. Dziękujemy za rozmowę. Zapraszamy do oglądania programu. A teraz zapraszamy na serwis informacyjny.